Siemano, siemano wariacie, zapraszam cię do tworzenia ze mną runicznej zbroi. Będziemy o nią walczyć, naprawdę zjadła mi mega dużo nerwów. Zapraszam cię do oglądania, och, jeszcze więcej kasy. Zapraszam do materiału. Siemaneczko, siemaneczko, w tym odcinku, drodzy państwo, zaproszę was do ulepszania diabelskiej zbroi na 220 poziom. I powolutku będziemy kierować się w nie ten poziom, tylko następny, czyli zrobimy zbroję runiczną ze średnimi, jeśli dobrze pamiętam, więc zaczynam ulepszanie bez zbędnych teregieli. Tak, i zobaczmy, ile mamy szczęścia. Nieźle, nieźle, nieźle. Zdejmijmy sobie jeszcze nasz kostium. I powiem wam tylko, że kurde, chętnie bym zostawił z takim wyglądem tą surkę, bo to jest chyba jeden z najlepszych wyglądów, jaki widziałem, jeśli chodzi o zbroję. Szkoda, że ma tak gówniane bonusy. Strasznie tego szkoda, ale musimy przerabiać tą zbrojkę w stronę runicznej, żeby dawały nam średnie, bo strasznie się nam przydadzą. Tutaj są ulepy z elfa oraz z oprawcy wygnańców, więc powolutku będziemy sobie jechać, tak, nie, tak, nie. Szkat mumii powinniśmy mieć jeszcze w opór. Ale nie, miałem jednak świetny pomysł, żeby je wszystkie wypieprzyć, bo tak mi się chciało, bo brakowało mi kilku bryłeczek na... Ajajajajaj, mogłem nie ulepszać i jeszcze polecieć. Drodzy państwo, jeszcze przed zaczęciem ulepszania chciałem tylko nadmienić, że mam właśnie w tej chwili 70 niecałe 6, więc liczmy 76 tysięcy bryłek. I zaczynamy ulepszanie, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ile będzie trzeba na ulepszanie do runicznej. Pierwsza próba na ulepszenie plus 1. No to czego można byłoby się spodziewać? Dość uparcie. I musimy teraz podjąć pierwszą próbę skupowania lekarstwa na skórę i czara lekarstwa. Bach, kupujemy od koleżki. Handlujemy. Pierwsza próba ulepszenia. Bach, udało się. Jest plus 2, plus 3 potrzebujemy. Mam wszystko na plus 3. Albo miałem. Jeszcze jedna szansa. Sprawdźmy, na co to jest. Na plus 3. Tak jest. Bach. Szczęście mi nie sprzyja. Któreś tam podejście z kolei. No te. 306 bryłek. Kolejne ulepszenie na plus 3. Ja pierniczę. Ale biduwa. Strasznie pali. Czym nas skoczek zaskoczy? 900... O Boże, nie wiem, tak szybko liczyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobra, zaraz się dogadamy. Dobra, niby mam mały zastrzyk siana. Ale tak naprawdę to, kurczę, będzie ciężko to zrobić. Bo widzę, że już ceny wydatków są spore. Skoczek nas tutaj wspomógł, jak widzieliście. Naprawdę po setce rzucił. Jest chłopina, dobry. Dobry chłopina skoczek. No ale kurwa, z tym szczęściem to my tutaj świata nie podbijemy. Dopiero na plus 3. I teraz na plus 4 znowu trzeba... Trzeba kombinować i szukać po mieście. Dobra. Jeden z wniosków, które jeszcze nasuwają mi się do głowy, to mianowicie jest to, że... To, że najlepiej jest szukać ulepszaczy tych takich już wyższej, dla wyższych leveli na mieście drugim Shinso, no bo jest ich tu zdecydowanie więcej. W drugim mieście Shinso, gdzie jest więcej ulepszaczy potrzebnych dla mnie, wykupiłem tego syfu,
trochę więcej, żeby było chociaż na dwa strzały. Jak widocznie gównia nie liczę. Kolejny strzał i od kolejnych ludzi odkupuję rzeczy. Bach. Kurwa mać. Kolejne strzały, już nie będę tam się teleportował na jakieś piękne miejsca. Mam nadzieję, że kamień to odda. Kurwa, tak szczerze to się nie spodziewałem. Kolejny strzał, mam nadzieję, że celny, uda się wyprowadzić spod DT. Nie wystarczy mi te 75 tysięcy bryłek. Średnio na ulepszenie wychodzi 1000 coś bryłek, a ja już palę naprawdę, naprawdę dużo razy. Strasznie mnie to powoli niepokoi. Dlatego teraz walnę na plus 5 za pierwszym. Tak naprawdę to jestem w szoku. Od razu walnię na plus 6. Ta, instrukcja sztyletu. Dobra, szukamy. W międzyczasie od ulepszania znalazłem grot wielkanocny i trochę mnie kusi i chyba go kupimy. Tak, będzie on do PvP w razie czego. Na razie niech sobie tutaj siedzi, a nawet wezmę go na przedostatnią stronę, co bym mnie kurde go nie wyrzucił, jak będę ulepszał i będzie palił. Póki mam siano, to myślę, że warto to wziąć. Szczególnie, że cena 14 bryłek nie jest jakoś strasznie, bardzo wygórowana. Do czasu na tam jakieś ceregiele tutaj dostałem, znaczy kupiłem od Ghosta. Zobaczymy jak pójdzie. No tak jak się spodziewałem, więc od razu zapytam, czy ma więcej. Patrzę, że kupuję to wszystko już coraz drożej, dlatego polecimy już sobie z plusikiem malutkim. Oczywiście warto było wydać. Dobra. Brakuje nam tego jeszcze. Kupuję to już po 5 bryłeczek. Cyk, cyk, cyk i pazur. A tam palec był. Tak mi się zdaje, że palec, grzybalec. A nie, instrukcja sztyletu jeszcze. Instrukcja sztyletu też weźmiemy. I to chyba wszystko już co znalazłem na mieście. Brakuje jeszcze 31 instrukcji. No dobra, tańszych instrukcji już też nie widzę. Tu piórko w razie czego od razu spróbujemy buchnąć to. Ja pierdolę. Piórko 100 instrukcja. Tu widziałem piórko. Pazur. Co tam brakuje? Już teraz naprawdę w głowie mam coraz mniej, coraz słabiej mi to idzie. Piórko kupiłem. Palec i instrukcja. Palec, grzybalec. Palec. To jest pazur. Pazur. Dobra, chwilę trzeba poszukać. Zapomniałem o takim gównie. Właśnie przez to przewaliłem dobrych z 2-3 kabryłki. Odwaliłem taką głupotę i na plus 5 też mogłem sobie ulepszyć spokojnie. Tutaj chociaż był pewniaczek. Dobra, 35%, ale zaraz znajdę sobie kamienia plus 10%, bo to nie będzie, zajebiście nie będzie opłacalne, bo pewnie przewali. Pióro. Gdzie są moje pióra? Palec, pióro, instrukcja sztyletu. Kurwa, przecież tego nikt nie sprzedaje. Dobra, nie ma robienia ładnych ujęć. Tu spróbujemy. Bez czarowania 40%. O Jezu, 200 pióra, 200 palca, 200 sztyleta. Damn! Zbrojka się już błyszczy. Jest plus 7. Jeszcze dwa ulepszenia, ale niestety już bardzo, bardzo drogie i będę szukał metalu plus 10%. Udało mi się znaleźć 70 instrukcji, ale już nic cholery nie mogę nic znaleźć. Chyba zaczekam sobie z dzień albo dwa, bo naprawdę puste jest już na mieście. Ja pitole, tyle na jedno ulepszenie. Nie wiem jak to komentować. 2,5 tysiąca bryłek dla mnie to jest bardzo dużo. 40% szans na ulepszenie na plus 8. Naprawdę nikt już nie ma teraz tych ulepszaczy. No obleciałem już wszystkich.
wydałem już 35, no to 21 tysięcy bryłek, bo 21 tysięcy bryłek, bo kupiłem ten mieczyk. O Jezus, dwa razy zaczaruję, bo zaraz się spocę tutaj. Na piczkę bobra! Kurwa, aż mi się śmiać chce i płakać w jednym. Dobra, szybka akcja. Pach, pach, pach. Pach, pach, wszystko jest, pach, pach. Kurwa, co mi tutaj pan. Dobra, spróbujmy. Koleżka pomagał mi w uzbieraniu tych wszystkich ulepszaczy. Mamy wszystko? Jest wszystko, dobra. Mając trzyma kciuki, przeleczmy się. Pozdrawiamy tutaj wszystkich. Jeśli ktoś widzi siebie, dajemy lajeczkę. Pozdrawiam tutaj każdego jednego i widzę, że wszyscy trzymają kciuki. Próbujemy. 3, 2, 1. Trzymamy kciuki. Nie wiem, skurdy syn. Na pewno mam, że już mam naprawdę dużego nerwa i powoli uczelnię teraz przy ulepszeniu zbroi. Naprawdę mnie to bez denerwuje. Nie wiem, jak to zacząć. Spróbujmy. Kurwa macie, zaraz się osrał z radości. Pierdolę to. Ja jebie. Jak zaczynałem, to miałem 75 tysięcy bryłek, a zostało mi 5 tysięcy bryłek. Oczywiście tam kilka mam jeszcze w handlu. Ja pierdolę. Do boskiego muszę się pochwalić. Boski. Udało się. Pozdrawiam oczywiście Boskiego, to nie jest taka menda, jak pisze mu w komentarzu. I oczywiście jeszcze do Boczka, czyli do Skoczka też bym napisał podziękowania. Panowie, no mega się cieszę, że udało się w końcu to gówno ulepszyć. Nawet to, chuj, nawet tego nie założę, bo tak tego nie cierpię tej zbroi, że naprawdę walę ją we wszystko, co można. Ja pierniczę. Kurwa. No tyle walenia się, mimo że z dziesiątym razem dopiero siadła, to naprawdę się cieszę. Dobra, Boski też jest ciekawy, jakie ulepy trzeba na runkę. To mamy na średnie obrażenia. Magiczna biała czara. Czapkę mamy. Mamy, czyli brakuje nam magiczny puchar i biała czara. Może Boski coś sypnie. No i ja tutaj już spod jarki bym kamieni nie wyjął. Dobra, przechodzimy do handlu z Boskim. 200, 400, 700 bryłeczek. Wszystko uczciwie. No i dobra, drodzy Państwo, to jest ten moment, w którym razem z Boskim tutaj przyszedł chłopina. Pomoże nam troszeczkę, jeszcze się upewnimy. Średnie obrażenia. Bach, 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 bach. I mam nadzieję, że to jest 100%. Klikamy. Otrzymałeś rodniczną... O Jezu, aż mi się ciepło zrobiło, że na średnie. Oczywiście to bardzo chętnie nałożymy. I... No jest, no jest. Nie błyszczy się, ale już jest. Jeszcze żeby wpleść to troszeczkę, może tego nie będziemy wsadzać, ale wita na pewno. Czotyka, ale już nie spodziewałem się. Dobra, pół biedy. Inta. No i trudno, wsadzimy jeszcze kadę siły i inta jeszcze raz spróbujemy. Bach i liczę, że się uda. Ty skurwysynu. 60%, a to dalej nie wchodzi, no ale jaja. Drugi strzał na plus 1. Jedziemy, nie ma co czarować. Kamieniem plus 0. Trzeci strzał. Spoko.
pierwsze podejście na plus 2. No kurde. Przypał jedniemy. Tak myślałem. I od razu siada elegancko na plus 3 sianbą. Teraz tym samym sposobem damy bach. I za drugim razem czarujemy. Dobra, mamy sposób na czarowanie. Kolejna świetna cena, 150 za jedną notatkę i za drugą. Oczywiście bierzemy i teraz patrzymy, jakie ulepszacze nam są potrzebne i zamawiamy wszystko od Nektena. Dobra, od Nektena również mamy to. I teraz na plus 5. Oj, nie zauważyłem, coś do mnie poszło. Jeszcze raz od Nektena pobieramy rzeczy. Wjeżdżamy na plus 5. Dobra, to teraz tylko formalność tak naprawdę. Bo... dobra, tu już na wieczór tak myślę. Spróbujemy jeszcze wsadzić sobie kamień w dupę. Jej. Ribi 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 ribi. Pach. Pach. Mamy to. Dobra, od razu spróbujemy sobie ulepszyć, jak jesteśmy przy gościu. Więc raz dajemy na nie, a drugi na tak. Dobra, to zdecydowanie działa. Raz dotykamy, drugi raz nie. Drodzy Państwo, sprawdźmy, czy właśnie teraz zakończymy proces ulepszania dzięki Aina. Sprzedał nam troszeczkę ulepek, bo zapewne to jest gość. W takim razie raz nie i drugi raz tak. No, skończył się farcik. Niestety znowu muszę zebrać cały stack potrzebnych ulepszaczy, więc jeszcze chwileczkę nam to zejdzie. Jazda. Kurwa! Udało się z drugim, ja pierdolę. Drodzy Państwo, w ten sposób kończymy przygodę z runiczną zbroją. Zjęło to strasznie dużo mojej cierpliwości. Mojej, kurcze. O Jezu, dużo mnie to kosztowało. Nawet nie to, że te bryłki tyle popaliło. Jak ja widzę, jak chłop robi z miesiąc temu za 20 tysięcy bryłek, a ja wydaję na to 65 i nie starcza. Tu mnie krew zalewa, bo z 75 tysięcy bryłek to poszło na to śmiało. Całe szczęście, że Bita weszło za pierwszym. 4 kadeki Inta plus 9 spalone. No i zaraz będę jeszcze szukał kamień duszy uchyłki i to będzie tyle. Tego już nie będę podsumowywał, ale myślę, że na tą chwilę wydałem 75 do 80 tysięcy bryłek na runiczną zbroję. I tak to teraz wygląda, tak się teraz będziemy prezentować. Oczywiście nałożymy sobie hełm, czyli dyńkę. Dobra, drodzy Państwo, to byłoby na tyle w tym podsumowaniu. Bardzo mi miło, że dotrwaliście do tego momentu i chyba wypadałoby zapowiedzieć jakiś konkurs. Co o tym myślicie? Drodzy Państwo, więc konkurs będzie następujący, a w konkursie do wygrania będą glejty, niebieskie glejty. Otóż za pierwsze miejsce chciałbym zaproponować Państwu 8 glejtów, za drugie miejsce 5 glejtów i za trzecie miejsce 3 niebieskie glejty. Oczywiście jeszcze damy miejsce numer 4 i numer 5 po jednym glejcie, czyli to takie będą nagrody pocieszenia i coś jeszcze malutkiego zorganizujemy. Jeszcze do końca nie jestem pewien, gdzie to zrobimy w następnym odcinku, to
opowiemy o tym więcej. A na razie będę kończył, a szczegóły konkursu przedstawimy w następnym poście, w następnym filmiku. Jeśli pod tym filmikiem zobaczę 20 lajeczków, a niech będzie 20 lajków pod tym filmem i z 20 komentarzy, byle jakich, w zasadzie możecie podać swój nick, swój poziom i zrobimy taki konkursik mały. Zobaczymy, jak to wyjdzie, ale to z radości zrobimy taki konkursik. Wiadomo, nie jest to dużo kasy, ale zawsze kilka glejcików może się przydać. Chodzą one po mniej więcej 1000 bryłeczek. A na tą chwilę dziękuję Wam ślicznie, że byliście, że to wszystko się udało. No i fajnie, fajnie, że jesteście. Dzięki, pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia w następnym filmiku, który będzie przedstawiał już sam konkurs. Do zobaczenia, cześć!